Siemano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Evil West. Jesteśmy po walce z pajączkowym wampirem, bossem. No i idziemy dalej szukać naszego ziomeczka, który tam miał ziółka znaleźć, ale jakoś mu nie pykło. Trzeba go wyszukać. No i napitalamy dalej. Ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Siemanko, siemanko. Dokładnie tak jak powiedział Loki, no nic innego nam tutaj nie pozostaje, jakiś dalej. Ale wiesz co, musimy chyba ślad zbadać, no, właśnie, musimy coś to zrobić. Kurwa. A, to już było. Tak, to poprzednio robiliśmy, no. Ja, no to fajnie, poprzednia misja z pajączkiem. Dobra, ludziki, to w takim razie my tu zrobimy cięcie i wrócimy do was, jak już go pokonamy po raz kolejny. Dobra, to powracamy do was w takim razie. Musieliśmy jeszcze raz pokonać tego bosika, ale już mamy go zrobionego. W ogóle, jeśli chodzi o umiejętności, jakie rozdaliśmy, to tak, to ja sobie tutaj rozdałem w zaletach wstrząs wtórny, czyli że takie podwójne iść walnięcie jest zrobione, jak dwukrotnie wcisnę V. I hierarchia ważności to jest to, że jakieś tam lepsze upgrade do combo. A z ulepszeń to sobie kupiłem duży kaliber, czyli zwiększone obrażenia od strzelby. Ja z ulepszeniami tak samo, z tym, że wziąłem sobie tam z kombosem jeszcze, z unikami. Tak, Loki wziął gra pozorów, czyli to, gra pozorów sobie wziął, żeby takie fajne uniki. Zresztą zobaczycie, jak będzie walczył, że jest Cox. No dobra. To chodź, o. Jakie przejście dziwne. Myths and hoo-ha about some sort of plan. One that could allegedly reverse the process of the change. It's considered an affront to the purity of the royal blood. Ominous. But can it work? From a biological point of view? Now and then some of those legends contain a grain of truth. An endemic species like this may have peculiar properties. If researched properly, some cell mutations, I don't know. Imagine how many people we could save if you made it work. Look, I'm not a miracle worker, Virgil, but I'll give it my best shot. Po cuda to do kościoła. Ale dowaliło. Niezły tekścik, no. Taki akurat, no, pod rozmowę idealny. No. Na randce mówisz do laski, ej, wyglądasz cudnie. Po cuda to do kościoła. Dobra, zbadaj bagna. Zbadaj bagna w poszukiwaniu pieniędzy. Taka powinna być pełna misja. Jak choćby to są ślady. Ja pierdyle. To jest udane. A już kurde chyba nie żyje. No nie. Co nie. Za chłop. O, wyjść. Wyjechał. Oho. A czemu ja nie? O, bogowie, walka. I dobra, bo trzeba ich... O, dobra, skórzy jest ich trochę prościej zabijać niż strzelić. O, właśnie, Diglett śmierdzący tutaj przylał. Ała, no. Ale cię tłucze, stary. Najbliższy mi to wyszło. No tak tłucze i tłucze. No chodź tutaj, kurwa, Diglett. O, no dobra, teraz przylał, no. Jak to zrobiło? Wow, gdzie mi tą lodówką rzucasz tej? Dobra, moment. Muszę się trochę uleczyć. Iść. Czemu ja nie zbieram paczek z tych gminy? Możesz ich wykańczyć. Nie zbierać chłopcy. Ała, no. Dobra, chodź tutaj. Dobra, to jest taki chwil. Diglett. Diglett nadchodzi. Kurde. No kurde, no. Chopie! Ja pierdzielę, ale denerwuję. Trzeba go z kuksańca chyba pierdyknąć. Jaraj go. Dobrze. Ej, idą na nas chyba te! No kurde! Wybuchowe, o fucking shiten! Jezu, ale action. Daj spokój. Dobra, tryb przeładowania. O, co tam się wydarzyło? Ja patrzyłem gdzieś w bok. No. A tak sobie dolatam. Iść! Dobra, wykończenie.
Dobra, łatwo. Ej, kurde, naładowałem się, ale ja co? A no widzisz, jak ci się ładuje. Czyli może, no, po prostu źle, może po prostu nie zabijałeś tak, jak powinieneś, bo powinieneś zabijać właśnie tych, te potworki, jak one są naładowane, nie? W sensie musisz one być porażone. Porażone, kurwa. Powiedziałem porażone. Porażone, no. Porażone, no, powiedziałem porażone. Aha, porażone. Ten już dolce znajduje, nie wiem. No, ale po to jestem, kurwa. Dobra, kurde. Dobra, tak skok. Byśmy nie umarli, nie umarłych zaraz znaleźć. No, w sumie to znajdujemy. Bo nikąd oni wyglądają trochę nie umarli. Lugawe demony. O, się bagnąłem. No się widziałem, coś się tam dziwnego stało. wow, coś mnie wytrysnęło. No, czyli ja to samo będę miał. Po prostu na twarz dostałem tym wytryskiem. Didn't expect that in this damn jungle. Damn jungle. Ty jak to śmiesznie przechodziłeś, bo ty nie przechodziłeś, tylko po prostu płynąłeś, kurwa. Twoja postać stała ciągle w jednym miejscu, to się po prostu, wiesz, przesuwałeś. No, no i dolce. O, 6-9, przypadek. To mi się wydaje, ale... Edgar. Dzięki, Edgar. Ułatwiasz nam pomaganie tobie. Coś nie mogę się wysłowić dzisiaj. No ale... Ale... Tu coś jest. O, coś znalazłeś. Czemu tak z dupy wypłynęło z wody? Co jest? Co tu się właśnie stało? Znaleźć bieżącą drogę do ruin. Bezpieczną. Pierdolę. Co się dzieje? Ła, dostałem czymś, ty. Albo mi jakiegoś kuksenca w dupę załadował, albo... Nie, albo nie, to nas zabija. A, możliwe, no. Okej, okay, dobra. Potędy trza. To się opuszcza. Okej. Okay. Znaczy, to jest taki ten. To trzeba biec. Mm. O nie, tam są pieniądze. O kurwa, nie, ja tam wracam. Gdzie? Tam były pieniądze. Co za dźwięk? Słyszysz ten dźwięk, jakby coś napierdalało? Dyś. Na 59 dolarów. No, takie iś. Ja słyszę tylko yes. Ja sobie coś się ewidentnie z dźwiękiem zbagowało. Normalnie słuchać, jak tutaj by coś biło. Tak? No. Jakby coś mnie normalnie łoiło po tym, po mordzie. Dobra, idziemy. Tum. No ale wyższego dawno nie było? Rąbał, ja pitam. Walki dawno nie było. Ok. No. O, ładowanko. Ja sobie biorę, bo ja nie mam. Ale bywało dłużej. Bez walki, na przykład jak biegaliśmy tam w tym lesie. To niekąd może masz szansę. Ała, dobra, to nie był najlepszy pomysł, żeby to w ten sposób zrobić. Ja umieram na tym, co jest? No ja też, no ja te... O, fuck, tu nie tędy! Ała! A, o, tam trzeba, czekaj, tam trzeba zrzucić. Nie. Dawaj, biegu. Kurde, bela, niebezpieczne te słompy. No, nie trafiłem. Fajnie. Zksułem ci tam bramę. Ksułeś mi drewno. Fajnie. Chłop do chłopa w 1305. Odpierdolił mu drewno i zksułeś mi drewno. No, mi chło. Ty, tam na górze jest skrzynka. O! Aha, dobra. Ja nie odpuszczam takiej. A wchodźże. Kurde. Dobra, dawaj. Ja tu przyszedłem w sumie. Po pieniądze, jako po co? No dobra, skaczemy. Tam też jest do zastrzelenia jeszcze. O, tam też można wyjść. No nie wiem, muszę się uchylać, normalnie. No fajna jest ta lokacja, nie? Tak, no podoba mi się, no. Tak, ładna to prawda. Jest. Ładna, taka mroczna. Taka mokra i brudna. Martwe bagno. Can't make it without a rope. To dobre miejsce na założenie tyrolki za pomocą kuszy?
Jednak aby wykonać, musisz najpierw znaleźć sznur. Okej, okay, czyli nie mamy sznura. Okej, okay, czyli prawdopodobnie to będzie jakaś droga powrotu. Wstawiam. Albo musimy znaleźć w tej chwili sznur. Właśnie, zaraz, jakie tu mam zadanie? Znaleźć bezpieczną drogę do ruin. Okej. Okay. Nie no, powrotu to chyba nie. No, ale nie mamy żadnego rope'a. No to nie będzie zaraz. A, tutaj jest rope, dobra. Dobra, teraz nam trzeba znowu wracać, kurwa. Kurwa, chłopca. Czemu ty tam kulejesz? To było chłopsanie. Dlaczego ja pier... nie wierzę. Co się stało? Zszedłeś, bo on zszedł na dół z powrotem. Dawaj, zaszalę. Wyś. Te animacje u ciebie są takie kurwa drętwe i krzywe. O. Trolek. Kutrz. Tak jak patrzyłem z tyłu, jak to żeś leciał w tej trolce, to tak jakbyś stał po prostu w powietrzu. No właśnie, no bo takie są właśnie te animacje dziwne. Ale tak jak... no właśnie. No nie, na przykład ja teraz patrzę na ciebie i normalnie idziesz. No teraz na przykład tak, ale czasami one się jakoś tak jakby psują. I trochę takie drętwe się robią. O, kolejne ślady. More footprints. Footprints. Church over there. Do czercza? O nie, tam jest kurde ta pijawa wielka. Starczą. Chciałeś walki, to będziesz miał. Kurde, te gówne jeszcze ty wypuszczę. Ej, jak się robi o tym super atak? Tak, utrzymujesz tak. A już krótko nadupił ty. Dobra, teraz ja. Iść. Matko, on już umarł. Ja pierdzielę ty. No, tak się to robi w Las Vegas, stary. Kurwa. Niezły Las Vegas, kurwa. Ja umieram, stary, nie wiem. Cholerne wybuchacze. Ja trzeba... Wow, Diglett mi wy... Nawet nie wiedziałem, że tu Diglett jest, stary. A, no, przylazł tu jakiś. O, dobra, jest gówno trochę. Mogę być martwy. Nie masz rzeczonka? Nie. Dobra, szybko. Chłopałem się zabiciem. No dawaj, chodź tu tym Digletem, kurwa. O, dawaj, no. Kuksaniec. Kurwa. I obrona. Jaraj go. Ała, dobra. O, zaraz umrę. Wow. No wyciągnij tego. No nie otocz. Burn, bastard. Au. Kurna mać. Kurde, są śmietniki. No właśnie, niestety są, no. To prawda. Latające śmietniki. Wow, co to było? Gdzie on jest? Leży. Tam jest. Okej, dobra. Wow. Ja pitole. No, to nie było proste. Ale na parzonka. Ale było fajnie. Nie musi być proste, że było fajnie. A co? Połowim się. A, tu było. Kurwa, jakie jumpy. Paweł jumper. Tak. Ja, tu jest skrzynia. Ja tam przejść. Paweł jumper musimy zrobić. To chyba to tak nie podziała. Chyba zużyliśmy już całą moc na to, żeby robić jumpy. Tak. Może się przyciągnąć Q. No co my? 350 dolców. Kurde, ładnie tych pieniędzy znajdujemy.
Duże ilości pieniędzy są w tym, na tych bagnach i to mi się podoba. Znaczy nie wiem, kto pozostawiał skrzynki akurat w tych bagnach z taką ilością pieniędzy, ale... Po powietrzu przed chwilą szedłem. Did he suddenly get some religion? O, to... Trzeba było spać, ja się okej. O kurde, co tu będzie? Jakiś pęta... O, to nie wygląda jak kościół. Przynajmniej nie... Taki zwyczajny. O, jest piwnica. Jest piwnica. Jezus, gdzie on poszedł? No właśnie, kurde, przecież my ile czasu już go szukamy, ty? Popełnił tylko znaleźć jakąś roślinę. A my musimy znaleźć teraz jego, to jeszcze tą roślinę. Burn. O, pieniądze. Dobra, tam chyba musimy iść, a poczekaj, co jest tam na wprost? Kamień! Okej. Niezbyt nic ciekawego. Oczywiście, muszę poczekać, aż ty przejdziesz. Tak. Dawaj. Czekaj, tutaj, nie tam są dolce. I'm starting to doubt your navigation abilities. More money. M4. More money! Oczywiście, że more money. More money. Ja pierdzielę, w jakiejś, kurwa, w jakiejś labiryncie jesteśmy. Jakieś chąszczać. Co to jest? Dole, ja jestem trochę obsrany, że tu zaraz coś wskoczy. Stary, my do piwnicy weszliśmy. Z jakim cudem tutaj są jakieś starożytne wrota? No. No nie, tu będzie jakiś ultra boss, stary. Tu jest taka arena. Ale zobacz w ogóle, co tu się dzieje. Drzewa. No, pojemna ta piwnica, tak bym rzekł. Chyba, że to jest tak jak w Harry Potterze. Czemu ja nie mogę tego? Kręć korbą. W tym namiocie się wbijało. Nie mogę właśnie. Chyba musiała być sekwencja. Możliwe. Ty Ondrze mordę, słyszysz? Jesse, we need to cook. Dobra, ale to jakby możemy tam zejść na dół? Co się dzieje? Gdzie on w ogóle jest? Nie wiem, gdzie on jest. Czekaj, no dobra, no przesuń te bryły, no ale to, ale jak? Może musimy zrobić tę rolkę. A widzisz, gdzie tam, można się tam strzelić? Nie. Nie wiem, jakąś opcję z dupy powiedziałem. A tutaj są, kurwa, tutaj są schody, ja pisaciele. Czekaj, to co my musimy zrobić? A, no to jakiś most pewnie mu ustawić. Czyli to gówno chyba musi stąd wylecieć, wiesz? To mi się wydaje. Dobra, a teraz trzeba tutaj to duże przepchać. No, złap się tego. Ja nie chcę tego pchać. Dobra. Dobra. No chłopie, złap to. Kurde. To nie w tą? A nie, to trzeba. Ej, co jest? Ej, bo tego się nie da złapać. Tego się nie da z każdej strony złapać. Nie ogarnię. No nie, bo zobacz, tu tak chodzi na takich tych szynach jakby. A, dobra, okej. Chyba nie zauważyłem tego. Dobra. Ty, ale to poczekaj, bo tu... Aha, to w takim razie to jest źle ustawione. Mierda. Czekaj, ale to nie tutaj powinno. Nie. Ja teraz to jedno z tych. No. Tutaj? Tak. No i tu go. Mam mościk. Over here! Dobra. Nie mogę tam wejść. Kogo my tutaj spotkamy? Co nam tutaj wylezie zaraz jakieś stworzenie? O, no tutaj to na pewno będzie walka. Siema Edgar. Co ty kurwa robisz?
chest behind you. Co to jest? No a trzeba pewnie w te jajca strzelać. Ale mam lag. Zabij babę ulową? Kurwa, baba ulowa. Ała! Pani babo, proszę. Baba. O ty, możemy teraz bić chyba. Dobra, bombo combo. O kurde. Okej, okay, czyli trzeba niszczyć jaja, trzeba ją strzelać, aż usiądzie i wtedy... Wtedy ją klepać. Wyskoczyło dwoje. Tak. Widzę. Ała, no. A ta kusza nie jest aż taka zła. O kurde. O, wyskoczył bydle. Dawaj go. Dobra, usiadła ona. A kiedy dzielą? Dobra. Staram się. Co się dzieje? Zrobiłem jakiś turbo ataka. Wow. I kop w dupę. Gdzieś. Ała. Kurde, no bije mnie coś cały czas na strzelak jakimś głównym. Leżeć. Stanęła? Tak. Dawaj, klepaj. Dobra. Potem możemy zjarać po tym liczbie. No, właśnie, pewnie to nie ma większej różnicy. Ale to kombo jest miodne, to tak wchodzi. Taki jest feeling bicia z tego kombo. Ma me gusta. Ała no, ty frajerze. Wow. Ale mi tepło. Cholera. Niebezpiecznie się to zaczyna robić. Dobra, iść. Spierdzielaj. Dobra. W ogóle mam małe życie, a są tylko dlaki. Muszę... Dobra. Kurde, nie można bić z tego. Musiała zejść na to. Logiczne. Wywinął mu kombo. O, chyba już nie podnosi. O, jednak się podniosła. Proś, iść! O kurde, jezor, ja urwałem. No, tak? Tak. Dobra. No i gitowa. Latająca baba wodna. O. Żyjesz, kupie? Jakby zrobiliśmy wszystko dla ciebie. Twoje przyszedłeś się wyjebać. Tak. The locals call it La Orquia de la Vida or something foreign like that. We get this back to Calico, squeeze it out, and maybe we have ourselves a way to turn this around. I'm sorry I got you into this. Yeah. Getting your ass out of the fire has kind of become a habit. Edgar, you can't keep doing this forever. When those ticks attacked the manor, what did your father do? Run? Nah. He kept on squeezing the trigger. That's what he did. People like us don't retire, Jesse. Even if you're lucky enough to live long enough, you'll soon realize there's nothing waiting for you. There is no normal for people like me or your father. And I was... naive to think there might be some normal for you. Anyway, now that just about everyone else in the Institute is dead, I figure you and your daddy are gonna need all the help you can get to build things back up again. Well, first you give me those pretty flowers, then you get all emotional on me. Edgar, you ain't gonna try to kiss me now, are you? You little shit. Little shit.
O, jakieś baraszkowanie, zabawy zaraz będą. Edgar, może jakieś pójdziemy na jakieś. Nasza lekarka nie chciała iść, no to trzeba skorzystać z innej okazji. Ślaga miałem wszystko. Laga? Ślaga na lewego. You backstabbing witch! You ratted us out! Dr. Blackwell. I know we've had our differences, but this... For your information, I had nothing to do with Mr. Harrow's sudden appearance on our doorstep. But thank you for confirming how little faith you have in me. Now, I don't presume to know how things work for you, gentlemen. But I can assure you that Calico wasn't built on broken words and betrayed confidences. Women in my position don't have that privilege. Now, I assume you have the plant? We do. Good. And there are clean syringes and alcohol swabs in the lab. 5 minutes is all we need. Ale wredna baba z tej pani doktor. Źle jej z mordy patrzy. No ale dobra, ludziki, my tutaj zakończymy odcinek w takim razie, akurat w barze idealnie. To w ogóle możemy sobie zamówić jakiegoś browara? No, nie no, drina, stary. Sex on the beach. Ja, to no, jakąś taką whisky z lodu wypił. No dobra, to my takim... Tak, Jacka Beniela. Dobra, to my w takim razie będziemy kończyć. Będziemy kontynuować w kolejnym odcineczku. W kolejnym odcineczku prawdopodobnie podamy staremu nasz wywar z kończyny. Zobaczymy, czy mu to pomoże. Czy jednak dalej będzie nawalony leżał na kanapie. Ty masz dziwne oczy, ty. No pierdziele, ty masz... Wygląda, żebyś zaćmę miał jakąś. Opiaty. No, średnio to wygląda. No. Dobra, także dziękujemy bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, to zostawcie lajkensa, zostawcie subika, a my się widzimy w kolejnym odcineczku. Także na razie, cześć, cześć. Siemano.